Współtwórca pierwszej polskiej elitarnej jednostki specjalnej. Człowiek szkolony przez amerykańskie Delta Force. Były agent wywiadu pracujący w USA, Chinach, Szwecji czy Wietnamie. Urodzony w Warszawie, generał brygady Sławomir Petelicki. To dziś postaram się przedstawić historię człowieka, który stworzył Grom. Sławomir Jan Petelicki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, syn partyzanta brygady Grunwald oraz działaczki Ludowego Wojska Polskiego. Teraz to uroczysty pokaz skoków, ale 24 lata temu lądowali tutaj w innych warunkach polscy spadochroniarze z Wolynia. Były pracownik pierwszego departamentu MSW podlegającego pod Służbę Bezpieczeństwa, gdzie rozpoczynał swoją karierę związaną z działalnością infiltracyjno-wywiadowczą. Wróćmy jednak do samego początku. PRL-u głównie trudził się stanowiskiem konsularnego attaché w Nowym Jorku. Taka była jego oficjalna rola. Pod przykrywką pracował jako agent wywiadu. Miał działać pod pseudonimem Van i na celu inwigilować środowiska polonijne. Dzięki tej pracy zdobywał swoje doświadczenie szpiegowskie na działaniu niekonwencjonalnym, o ile o takim można mówić w pracy wywiadowczej. Wrócę jednak do historii powstania jednostki wojskowej 2305. To jedno z największych osiągnięć Sławomira Petelickiego i triumf, który pozwolił mu na zdobycie rozgłosu w środowiskach sił specjalnych na całym świecie. Po ataku na naszych dyplomatów w Bejrucie rząd podjął decyzję o utworzeniu Gromu. Uznano, że polski obywatel ma prawo do ochrony również poza granicami państwa. Można śmiało stwierdzić, że generał Petelicki płynnie przeszedł z czasów PRL-u do III Rzeczpospolitej, z wywiadu do tworzenia nowej formy służb mundurowych w Polsce, która miała wzorować się na zachodnich elitach w tym fachu. Plany powstania Grom przedstawiał wysokim funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa na korytarzu. Sam twierdził, że na tamte czasy tak odważny projekt jednostki Grom spełniał standardy bezpieczeństwa państwa i był dobrym ruchem dającym zbliżyć się do zachodnich kanonów obronności kraju. Od 1990 roku objął dowództwo nad Grom w stopniu podpułkownika. Petelicki brał udział w wielu tajnych misjach zagranicznych, m.in. w Haiti czy na Bałkanach. 15 sierpnia 1998 roku decyzją prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego został awansowany do stopnia generała brygady. W 1990 roku skończył swoją karierę jako dowódca elitarnej jednostki specjalnej o numerze 2305, czyli Grom. Na emeryturze generalskiej rozpoczął pracę jako doradca w firmie Ernst & Young. Swoją karierę w tej dziedzinie rozwijał w firmach takich jak Biolton, czyli polskim przedsiębiorstwie biotechnologicznym zajmującym się produkcją leków, czy Pol Aqua, firmie związanej z przemysłem budowlanym. Również z Polski. W ostatniej z firm pracował do 2007 roku. Przeprawa przez tak wiele jednostek, struktur i środowisk wojsk specjalnych dodawała mu szeregu doświadczeń przez lata. Został uznany członkiem honorowym 5 i 10 grupy sił specjalnych amerykańskiej armii, potocznie zwanymi zielonymi beretami. Posiadał złotą odznakę Grom czy uprawnienia skoczka spadochronowego wojsk powietrzno-desantowych, strzelca wyborowego i płetwonurka. Całe swoje życie zafascynowany był sportem. Wynikową tego mógł być 5 dan w karate Fudokan. Dla każdego fana karate tutaj szerokie pozdrowienia. W 2000 roku został wybrany przez czytelników miesięcznika Gentleman na Gentlemana Roku, ale chyba się ze mną zgodzicie, że mógł być mianowany na stanowisko polskiego Jamesa Bonda. Po katastrofie smoleńskiej opracowywał raport z zespołem ekspertów niezależnych zatytułowany „Dlaczego musiało dojść do katastrofy?”. Czerwca 2012 rok. Dom Sławomira Petelickiego. Chwilę przed godziną 16 mężczyzna zjeżdża windą do podziemnego garażu. Około godziny 18 zmartwiona żona znajduje mężczyznę w połowie pod samochodem. Rana postrzałowa w głowę. Thank you.
I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za tak szerokie sprawdzenie ostatniego odcinka na temat Chrisa Kyle'a. Mam nadzieję, że ta ilość wyświetleń się mniej więcej utrzyma. To niesamowicie motywuje, ale jednak sprawdziłem też w statystykach, że dużo z was nie subskrybuje kanału. Mam nadzieję, że poprawicie to, bo to pomaga wam na dotarcie do coraz nowszych materiałów, a tych całkiem sporo w najbliższym czasie. Dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, hej! No i jeszcze sprawdzajcie Instagrama i Facebooka.